kochani, witam was na naszym kanale. Dzisiaj jedziemy w samochodzie, chyba jeszcze takiego wstępu i takiego formatu nie mieliśmy jeszcze u nas. Ale słuchajcie, jedziemy właśnie odebrać węża. Także nie mogę się doczekać, bo na tego węża, słuchajcie, czekaliśmy 2 lata. Czy wy to rozumiecie? 2 lata czekać na jednego węża. Jezus, przecież to jest dzień, który jest naprawdę niewyobrażalny. Czekam na niego już tak bardzo czekam. Już jestem pewna, że u mnie będzie, słuchajcie, od paru dni. Także to już jest w ogóle, rozumiecie, parę dni. To jest tak się dłuży. Teraz zostało nam dokładnie 18 minut do odbioru. Jedziemy tu jakimiś drogami. To nie są drogi. Jak to w Łodzi, to są raczej. Wiecie, jak są takie historie, jak rodzice wam kiedyś opowiadali, że oni tak szli do szkoły, to przychodzili przez góry, lasy, tyle czasu szli, normalnie Antarktyda. No to właśnie taką drogą w Łodzi się jedzie czasami. Nawet nie trzeba będzie kłamać, wystarczy pokazać zdjęcia. Natomiast no nie mogę się bardzo doczekać, słuchajcie, naprawdę. Już mnie energia roznosi, już... Jezus, naprawdę, przysięgam wam. To jest jakby chyba taki wąż, na którego czekałam najbardziej od tych 2 lat. O Jezu, ale tu trzęsawki. Także wyobraźcie sobie, że 2 lata czekania na jednego węża. I to jeszcze przychodzi na razie do nasz taki no maluszek, no nie będę was oszukiwać, że jest jakiś super duży. No nie jest to maluszek, ale nie przeszkadza nam to za bardzo. Znaczy się tacie trochę tak. Przeszkadza się to w sumie? Trochę był niezadowolony, ale no tak to tak dużego no nigdzie się nie dostanie, dorosłego, także musieliśmy wziąć się malucha. No ale ja uważam, że. Ja nie będę wam ukrywał, że jako tata mojej córki. Najbardziej niestety w wspieraniu mojej córki myślę, że... Boli cię portfel. Boli mnie portfel. Nie chcę być jakimś wstrętnym materialistą, wyjść teraz przed wami, ale wierzcie mi, że pasje dzieci potrafią naprawdę kosztować bardzo dużo. Ale kocham moją córkę nad życie. Powiedziałem, że ją zawsze będę wspierał, zwłaszcza w jej marzeniach. Tym, że chcę być weterynarzem, że ratuję zwierzęta i będę to robił, aż mi starczy sił i pieniędzy oczywiście. Chcę powiedzieć, bo często myślę, że ktoś może się zastanawiać, że o Jezu, skąd ta dziewczyna ma tyle pieniędzy na te zwierzęta, Jezus, nie wiem, ma bogatych rodziców, coś tam. Moi drodzy, mój sponsor siedzi obok mnie, to jest mój główny sponsor wszystkiego, lokalu, zwierząt, które kupowaliśmy, prądu, którego idzie strasznie dużo, karmówki dla tych zwierząt. Znaczy wiadomo, ja też mam gdzieś tam swój wkład w to, bo na przykład jak większość nastolatków dostaje kieszonkowe, to ja ich nie dostaję po prostu. Moje kieszonkowe idą gdzieś tam na te zwierzęta. Także sobie nie myślcie, że to jest tak po prostu, że wow, to się tak skądś wzięło. No nie, mój główny sponsor cały czas jest ze mną, gdzieś ze mną jeździ. Co chwila gdzieś jakieś jest targi. Prywatnym kierowcą, szoferem. Co chwila gdzieś jeździmy, gdzieś coś odbierać, na przykład na Śląsk czy gdzieś. No to moi drodzy, to nie myślcie sobie, że ja sobie pociągiem na przykład jadę. Nie, nie. Ja jadę z tatą samochodem. No. A nawet trzeba pochwalić, czasami nawet mama bierze w tym czynny udział. No, ale dzisiaj nie jedzie z nami, bo po prostu moja mama nie lubi węży i skończyłoby się po prostu to wielką paniką. A po co nam, wiecie, męska strona będzie wiedziała, o czym mówię, drąca się kopita w samochodzie. Nie no, po prostu mama nie lubi węży, szanujemy to, nie każemy jej jakby odbierać ich z nami, została sobie z moim bratem w domu, a my jedziemy odbierać. Także nie mogę się bardzo już doczekać, naprawdę, to tak wiecie, to już jest taki etap mojego niedoczekania, że ojeju. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie jakby też mój inwestor, który zainwestował teraz w tego węża, no to tego węża by nie było. Także za to też bardzo, bardzo dziękujemy panu Markowi. Pan Marek wie, o którym panu Marku mówimy, także też za to bardzo dziękujemy. Także tak bardzo, że tak powiem, miła niespodzianka, bardzo miły prezent. Czasami jest tak, że słuchajcie,
Julia ratuje zwierzęta lub je dostaje ze względu, że tak było na przykład z dużymi wężami, które dostaliśmy. Są ludzie, którzy nas znają przez innych ludzi. No i tak naprawdę teraz opowiadamy historię, skąd właściwie są te zwierzęta. Z samego początku całej tej historii. Więc jest tak, że ludzie często nam oddają, bo wiedzą, że jakby nie chcemy się tu chwalić, tylko tyle, że u nas znajdą te zwierzęta spokój. Taki wewnętrzny, niewewnętrzny też. Że będą dbane i będą miały dobre warunki, więc to nie zawsze są zwierzęta, które tylko chorują, ale też takie, które po prostu, no ze smutkiem przyznam, niektórym się znudziły, albo w przypadku węży mamy takie dwa pytony dywanowe, które no po prostu urosły już, mają ponad 2 metry długości. No i tyle, nie? No, a że mieszkały w 60 cm i 80, no to... W setce i 60. Nie, w 80. Nie. Więc może. ciut to nie wszystko pamiętam. Było za małe. Także no tak i... właśnie trafiły do nas tak. I... Ale mamy też z Animal Patrolu zwierzęta. Na przykład Aga moja brodatą, która na cześć tego skąd jest, ma na imię Patrol. Taka ciekawostka, bo tutaj też wam opowiem, u nas każdy zwierzak ma swoje imię. Jeżeli nie ma imienia nadanego przez poprzedniego właściciela, to często my wymyślamy, na przykład takie z wężem. I wszyscy się ze mnie śmieją, bo jeden z naszych regiusów, mamy na razie tylko jednego, ma na imię Bentley. No a samiczka, którą może w niedługim czasie również będziemy szczęśliwymi posiadaczami, będzie miała na imię Toyota. No i to taka dość zabawna historia. A i dzieci też będą miały na imię, imiona po samochodach, mówię wam. Taki jest mój plan na życie. Każdą rodzinę, którą próbujemy stworzyć, bo kiedy zwierzęta już do nas trafiają, są wyleczone, po prostu tworzymy im jakąś rodzinę. Tak, żeby też nie czuły się same. My żeśmy ruszyli też jako rodzina i robimy to całą rodziną i też staramy się tym zwierzakom dać rodzinę, bo w ogóle zaczęło się od historii, gdzie ratowaliśmy kiedyś zwierzęta pewnego hodowcy, który przyszedł do nas z pomocą, żeby mu pomóc, bo już jest starszą osobą i nie ma siły tym wszystkim się opiekować. Miał dużo agam i dużo szenszyli. I te szenszyle były też w rodzinkach i on chciał, żeby jakoś te rodzinki trafiły. No ale że tych rodzinek było aż 8, to nie jest wcale takie proste znaleźć. Wiecie, nikt nie przygarnie. Łatwo dać za darmo, natomiast nieczęsto chodzi o to, żeby komuś dać coś za darmo, tylko żeby te zwierzaki miały dobre warunki. I żeśmy wpadli z córką na pomysł, że aż tylu to nie znajdziemy, więc stwierdziliśmy, że wynajmiemy jakiś lokal i te zwierzaki po prostu trafią do nas, a co będzie później, to życie przyniesie. No i przyniosło to, że dzisiaj już no... Tych zwierząt już jest ponad setka ratowanych także... z jakichś tam sytuacji, tak? Niekoniecznie zawsze dramatycznych, ale... Ale z taką jedną chyba dramatyczną, o której mogę tak wspomnieć, to były, słuchajcie, agamy z pożaru. Także... Tak, też... mamy też takie, gdzie pewien pan hodował zwierzęta, ale niestety zapalił mu się dom. Nie był w stanie potem aż tylu zwierząt mieć, chociażby ze względu na skutki pożarowe. Także takie historie też mamy. Każde zwierzę będziemy wkrótce chcieli wam przedstawić i ich historię. I zobaczycie, że nasze zwierzęta często, kiedy już są pasowane w rodzinę, to ta rodzina ma określone imiona powiązane jakby w jakiś tam sposób ze sobą, czyli tak jak Bentley i Toyota. Tak jak... no, kurczę, zapomniałam, coś chciałam powiedzieć. Yoda na przykład. Na przykład mamy Yodę, Jabę,
to tutaj też jest taki Star Wars trochę. No, także tak to wygląda, moi drodzy. Na pewno w niedługim czasie dowiecie się trochę więcej o każdym poszczególnym. Natomiast będzie z tego seria, bo niestety w jednym filmie, nawet pełnometrażowym, chyba nie dałoby się opowiedzieć wszystkich tych historii. Często nie są one tylko smutne, czasami są wręcz, no bym powiedziała, że zabawne, no ale jak... Ale będą też niestety... Bardzo smutne historie. Bardzo smutne historie, ponieważ jak wiecie, w życiu nas, ludzi, dzieją się tragedie i katastrofy, tak niestety w życiu zwierząt, które my przygarnęliśmy, również takie sytuacje się zdarzają. Nie zawsze jest pięknie i miło. Niestety wiem zawsze, jak Julia płacze, kiedy... Dobra, tego nie musiałeś mówić akurat. Kiedy zwierzęta odchodzą, ale niestety nie każde zwierzę, da się już uratować po prostu. Bierzemy, da się uratować. Często są już w takim stanie, że no, lekarze, z którymi współpracujemy, a których też Wam pewnie niedługo przedstawimy. Ja zawsze polecam, jak ktoś do mnie pisze, to na przykład miałam ostatnio taką sytuację, bardzo pozdrawiam tą osobę. Żółw złamał łapkę. Też ta osoba mieszka w Łodzi i pytała się właśnie, do kogo ma iść. Też poleciłam swoich weterynarzy, także zawsze jak gdzieś tam jest jakiś problem, to zawsze polecamy. Natomiast chciałam się wtrącić do tego, do tych zwierzaków, które nam no niestety odeszły. Słuchajcie, to nie jest tak, że tych zwierząt było bardzo dużo, bo tak naprawdę przez rok odeszło nam 4 zwierzęta, których naprawdę się już nie dało uratować. A tak to resztę naprawdę to jest ciężka praca, często nie tylko taka z weterynarzami, z lekami, ale też rehabilitacja. Rehabilitacja to raz, ale chciałam powiedzieć, że behawiorystycznie często z tymi zwierzętami jednak trzeba gdzieś tam je behawioralnie... Ojeju, coś się chyba stało. Behawioralnie niestety czasami trzeba z tymi zwierzętami bardzo dużo wypracować. Często na przykład mamy kameleona, którego możecie kojarzyć z Instagrama, Pascala. Na Pascal na przykład nie lubi czerwonych paznokci, więc jak widzicie, raczej czerwonych paznokci nigdy u mnie nie zobaczycie. Mam agamę, która nie lubi różowych paznokci. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, dzięki temu właśnie nie robię takich kolorów paznokci. Także no mówię Wam, no behawioralnie często nad tymi zwierzętami niestety albo stety też trzeba pracować, dlatego gdzieś tam te zwierzęta są jednak do nas w pewien sposób przywiązane. Ostatnio byliśmy u weterynarza, który powiedział, że nasze gady są jak nie gady. No tak. Spokojne, nie szaleją. Pozdrawiamy pana doktora, bo uwaga, byliśmy, słuchajcie, z moim tajem argentyńskim też na podcięciu pazurków troszeczkę. Bo już miała naprawdę troszeczkę za długie. I właśnie pan doktor powiedział, że w sumie nasze gady to jak nie gady. Także, no cóż, mam wam powiedzieć, no nie jest to moja do końca wina, nie było to nigdy zamierzone. Raczej zawsze chciałam, żeby one po prostu miały ciepły, kochający dom, żeby się czuły po prostu bezpiecznie przy ludziach, żeby nie miały czegoś takiego, że tych ludzi nie lubią. Ojej, chyba coś się stało. A może mecz? Może coś na Piotrkowskiej. No cóż. Natomiast prawda jest niestety taka, że te zwierzęta często są u nas po prostu trochę rozpieszczone. Ja je wszystkich bardzo rozpieszczam. Często na przykład niektóre zwierzęta mają trochę inną dietę, pomimo że są różnymi agamami, no to na przykład, nie wiem, muszą dostawać leki czy karmy jakieś specjalistyczne. No i takimi zwierzętami niestety trzeba się bardzo, bardzo opiekować. Są też zwierzątka, które no, są już wiekowe. Czasami jest tak, że ktoś oddaje, bo po prostu zaczynają chorować, a to wymaga leczenia, pewnie nie wcale takiego taniego. A niektórzy po prostu nie chcą się zajmować, bo już nie są takie zabawne te zwierzęta. Mamy takie agamy, ale mamy też takie agamy, które odratowaliśmy i pewnie
niedługo będą szukały domu dla siebie. No, dokładnie. Także, że może być tak, że jeżeli będziecie mieli taką miłość, będziecie potrafili pokazać i udowodnić nam, że będziecie w stanie się zająć takimi zwierzakami, to pewnie będzie szansa, bo takich agam będziemy mieli około 6 sztuk, które chcą być kochane, a jeszcze pożyją i mogą dać też dużo radości, miłości, a mogą być także u Was. Także, że pewnie i taka sytuacja się znajdzie. Zdarzy. Mamy teraz też, słuchajcie, do adopcji jedną popielicę afrykańską, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to my bardzo chętnie przyjmiemy różne propozycje, także tak to wygląda. Tak ogólnie gryzeniami raczej staram się nie zajmować, nie licząc szyszyl, natomiast no czasami jest tak, że no nie potrafimy odmówić, jak ktoś już przyjdzie, zrobi kocie oczy ze Shreka. Wiecie, takie ze Shreka. Ewidentnie widzimy, że za moment zwierzę zostanie przed budynkiem w klatce, bo niestety takie sytuacje też mają miejsce. Kiedyś mieliśmy taką sytuację ze szczurami, że przyszedł pan, który chciał oddać 8 szczurów do jakiegoś tam sklepu. No i sklep nie chciał ich przyjąć, bo akurat też miał swoje i było ich za dużo i pan zostawił klatkę ze szczurami i poszedł przed sklepem i sobie poszedł. No także, że w takim razie lepiej już iście do nas czy coś, niż ktoś ma po prostu zostawić te zwierzaki na ulicy, czy nie daj Boże w lesie, wypuścić jakieś gady, które nie przeżyją, ponieważ nie są to zwierzęta, które są w stanie przeżyć w naszym polskim klimacie. Tak. Natomiast nie jest to tylko jakby apel do osób z Łodzi, czy spod Łodzi, czy nawet z województwa łódzkiego, tylko to jest jakby apel do wszystkich ludzi z całej Polski. Zawsze gdzieś tam jesteśmy w stanie dojechać. Tak jak mówiłam, jeździliśmy na Śląsk odbierać zwierzaki. Także zawsze z miłą chęcią dla nas to też jest gdzieś tam, że tak powiem, wyprawa, jakaś pewnego rodzaju przygoda. Nasz sport, dokładnie, nieważne, że jeździmy samochodem, ale nasz sport, także... Ćwiczę nadgarstki. I stopy, ja ćwiczę w takich sytuacjach jak dzisiaj, nagrywania dla Was takiego gadanego vloga bardzo. Po prostu język, jak to nazwijmy. Natomiast z miłą chęcią zawsze się gdzieś przejedziemy, czy nawet zabierzemy ze sobą całą rodzinkę i gdzieś sobie przy okazji pojedziemy po drodze, zanim odbierzemy zwierzaka, coś zwiedzić. Zresztą my też bardzo lubimy tak właśnie rodzinnie jakieś wyjazdy sobie robić, więc zawsze z miłą chęcią gdzieś się przejedziemy, coś odbierzemy, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie ma najmniejszego problemu. Często jesteśmy na giełdach, głównie w Warszawie, także też zawsze... Ale jeździmy też do Witka Plucika na giełdy terrorystyczne. Tak. Witku, pozdrawiamy Cię serdecznie. Bardzo serdecznie, dokładnie. Także też raz, słuchajcie, jest giełda w Wrocławiu, we Wrześniu też. Zamierzamy się na niej pojawić, także to z takich ciekawszych historii. Mamy nadzieję tylko, że po prostu czasowo i, że tak powiem, nam się to uda, bo no u nas z czasem bywa różnie, zaplanujemy sobie coś, a często coś wyskakuje, bo coś trzeba zrobić, gdzieś trzeba jechać z jakimś zwierzakiem, gdzieś trzeba coś odebrać. Także, że tak powiem, my takiego jednego ustalonego planu tygodnia mieć niestety nie możemy pod takim względem, także teraz nam się uda wyjechać na parę dni, ale mamy osoby, które będą się w tym czasie zajmować zwierzakami. Jeżeli będzie potrzeba, będą podawać się odpowiednie leki i robić po prostu odpowiednie rzeczy z nimi. Tak, Marku, pozdrawiamy Cię. Tak, bardzo serdecznie. Bartka. I Bartku, Ciebie też, i Basiu. Dokładnie, pozdrawiamy naszą
ja bym to tak trochę nazwała, że naszych bardzo dużych pomocników, ale jednocześnie przyjaciół, także którzy zawsze nam pomagają w takich sytuacjach, także także bardzo fajnie. Dzięki nim możemy wyjechać na parę dni po prostu sobie trochę zresetować głowę. Jest to krótki czas, bo raczej są to 3, góra 5-dniowe wyjazdy. Raz w roku, może 2, ze względu na wszystkie te zwierzaki. Też nie możemy za dużo niestety poświęcić czasu na własny odpoczynek taką, ale ale dla nas też jest radość przebywania z tymi zwierzakami, bo jak się kiedyś przekonacie, bycie u nas, u zwierzaków, to trochę bycie właśnie jak Julia w dżungli. Dokładnie, zgadza się. Mamy wygodne fotele, na których sobie często po prostu siadamy i siedzimy. Z ciszą, spokojem. Tak. Czasami rozmawiając na jakiś temat w ogóle niezwiązany, odbiegający od zwierząt, czasami na temat, który jest z nimi związany, a czasami nawet na temat tego, jakichś tam planów takich naszych, że o fajnie, bo na przykład było mieć, nie wiem, na przykład byśmy sobie strzelili jakiegoś, nie wiem, na przykład jeszcze jedną żabę. A czemu by nie? No często są takie rozmowy. Raczej wywiązują się one z mojej strony, powiem wam szczerze. Raczej tu ze strony taty, tak, wychodzi żaby, to rzadziej. Żaby rogate też często rosną duże, mało się ruszają, więc niektórym się nudzą. Jak wam się znudzą, piszcie, dzwońcie do nas, odbierzemy. U nas się też ponudzą, ale już razem z nami. Dokładnie, a my akurat lubimy się w takich sytuacjach nudzić. Tak, nudzimy się razem z nimi wtedy zawsze. Po prostu siedzimy i sobie patrzymy na siebie. W tej chwili kończymy, bo dojechaliśmy na miejsce. Wtrącę się właśnie, chciałam powiedzieć, że dojechaliśmy, słuchajcie, na miejsce odbioru węża, także kończymy i zaraz się do was odezwiemy, jak tylko odbierzemy i już ruszymy po prostu spod tego miejsca, żeby nie wzbudzać zbyt dużego zainteresowania naszą osobą. Także dla was sekunda, a dla nas trochę dłużej. Słuchajcie, odebraliśmy paczkę, otwieramy. Nie mam żadnego nożyka, jest tak dość mocno zaklejona, ale wydaje mi się, że ze szczęścia sobie poradzę nawet. Jezus. Obstawiajcie, jaki to wąż. Macie parę sekund. O, silver tape. Moja ulubiona taśma, naprawdę. Dobra, uwaga. Uwaga. W ogóle. Okej, najpierw są dokumenty, więc chwila. Legal. Są, ja sprawdzę. Tata sprawdzi. Dużo papieru. Napchanego jest. O mój Boże! Czy wy to widzicie? No nie, bo zasłania. Przepraszam. Jest to oczywiście boa tęczowy brazylijski, czyli Epicrates cenchiria, łacińska nazwa. No jest maluszek, dziewczyna, także przynajmniej tak mówi tam hodowca. No jest po prostu cudowna, troszeczkę chłodno miała w tym pudełku. Dzisiaj najcieplej nie jest. Natomiast ale mamy nagrzany samochód dość także dobrze. Ja już tu umieram, nie ukrywam. Słoneczko moje. Nie będziemy otwierać, bo ona teraz może być troszkę wystraszona i możemy dostać w obiektyw. Natomiast no nie powiecie mi, że nie jest przepiękna. O Jezus, aż mi się ręce trzęsą ze szczęścia. No to teraz się z tym szczęściem zostawiamy. Pomachaj wszystkim. Do zobaczenia.